Dubai International, 78 rok, szerokość hedra 3 metry, to jest typ 943, w bardzo fajnym stanie, fajnie jeździ, kosi i nawet można z hedrem po drodze jechać, bo nie przekracza tej dopuszczonej szerokości dopuszczalnej. O, tutaj mówiłeś mi, co ciekawsze, w tamtej epoce już była hydraulika na tym, hydrauliczna regulacja motowidła, tak? I prędkości motowideł, tak. I ustawienia. No popatrz, u nas w tym czasie to wistule jeździły. O, są przewody hydrauliczne. Bizony już były, tylko że bizony było wszystko ręczne. Były bizony, ale wistule też jeszcze były. W 70-tych latach to już jest głównie. Rura hydrauliczna. Rura hydrauliczna właśnie. Z której się ziarenka sypią. I jest rozdrabniacz słomy. To akurat jest dołożone. Dołożone jest. No właśnie. A takie dziury na blasze, to znaczy, że w słomie były jakieś kamienie, tak? Nawet może są wyłamane. Jak się trafi. Popatrz, jak lepisko całe. Już nie będę na górę wchodził. Tam jest silnik sześciocylindrowy. 120 koni. 120 koni, czyli zapas mocy jest. Casse International 943. O. Tu jak jest ładnie, jeszcze nie zardzewiał nawet. Dobrze jest utrzymany, pogarażowany. Ze Szwajcarii jest prowadzony. O super.